Hej, witam Was serdecznie. Z tej strony się kłania Marek Puma 777 w grze Sniper Strike Special Ops. Jak kończyłem patrzeć na kanał, było osób 15 oglądających i 3 łapki, 2 komentarze, na które odpowiedziałem. Drodzy Państwo, im częściej bywasz u mnie na kanale, im częściej się wypowiadasz konstruktywnie, tym częściej przyznaję Wam serduszka. No i wiadomo, im więcej łapek, tym film dłużej i szerzej się rozchodzi. Dziękując Wam za oglądanie i łapkowanie, zapraszam na kolejny materiał, gdzie będziemy się starać pokazać znacznie więcej opcji niż ostatnio, ale czy się uda, to się okaże. Doprawdyż tu musimy poczekać, jak nam czas zminie. Tuż po reklamie. No tak, tutaj będzie to, że trzeba mieć złoto. Więc może tak snajpy, bo złota nie będę dokupywał za żywą gotówkę. Owszem, można byłoby reklamę oglądnąć za parę sztuk złota. Ale zobaczmy, jak nam pójdzie na arenie. Start, jedziemy z koksem. Czyli jak powiedziałem wczoraj na zakończenie pierwszego startowego. Czyli w sumie, o kurczę. Ajajajajaj. No ubije nas, no. Kurde, nie ubił nas, super. Super. Dość spora ilość. Super. Obrócę się w tą stronę. No cóż, tym razem muszę odczekać, bo nie mam na tyle złota, żeby po prostu zaatakować od razu. Kurczę, no niedużo jestem przed Zajdo Zachon, Partes i Hello, ale mamy pierwsze miejsce, czyli nice, nieźle, nieźle, dwie givery krótkie, super nam poszło. No cóż, tym razem dzisiaj mamy pierwsze miejsce z krótką bronią, jakże fantastycznie wyglądającą. Także ogień z lupy szedł niesamowicie. Teraz przejdźmy do plansz światowych, gdzie rozgrywka będzie się toczyła kinim. Więc czyżby jeden zawodnik do pokonania, czy też jedna drużyna do pokonania? To się okaże w planach, bo jak widzieliście po pierwszym zerowym materiale, aj, nie obracaj mi się. Aj, szeszciul. I tu jest ważne, drodzy Państwo, mieć elegancko wyczyszczony monitor. Bo ja widzę tutaj, że mam troszeczkę
łapki porobione. Więc misja ponownie do rozpatrzenia, czyli do wygrania. Czyli przeprowadzamy pracowników przez czyli dobrze. Czemu on nam się obraca? Ajajajajajajajajaj, znowuż mamy w plecy, kurczę, blacha! Och, ci ciorty. Let's go, jeszcze raz. Do zaliczenia. Nie ma lekko. Nie ma lekko, drodzy Państwo, nie ma lekko. Nie ma lekko. Tu nam coś, tu się obracamy. No szkurde, skąd nas tak dybie, no? Ja nie mogę, no. Dobrze, dobra. No thanks, wiem, że czasówka mi rozwiąże sytuację. Restart, jeszcze raz. Jej, jak powiedziałem, no trening czyni mistrza. Niestety bez niego się nie da. No skąd? No ja piórkuję. Kolejny raz. Dowiem się, skąd mnie kurde tak szczyka. A stąd mnie kurde dzwoniec maczetą traktuje, skurkowaniec. Dajemy mu jeszcze raz do oporu, aż przejdziemy etap, bo to jest impossible. Dobra. Dobra, tu jest zawodnik, wylatuje. Okej. Okej. Ściągnięty nie przeze mnie typek, ale wreszcie udało się nam kurde balans pokonać. No bo to jest niesamowite, no kurczę blaszka. 6-7 razy?
Zraziłem się ciepłym telefonem? Nie. Podjąłem jeszcze raz walkę, jeszcze raz walkę i jeszcze raz walkę. Czyli dajemy do oporu. Do oporu. Zobaczmy, co tam jeszcze nam kryje. Może upgrade, bo tak jak mówię, będę się starał pokazać coraz więcej, ale z upgrade'ów nie mamy nic ciekawego do założenia. W związku z tym jedziemy dalej z koksem. A co za tym idzie? Blake. Ops, czyżby? 180. 270. No, no. Nieźle. 600. No niestety więcej niż mamy w kabzie, czyli w kieszeni portfelu kapsa. To dawniej było taki woreczek, w którym się chowało monetę wybitą przeważnie z herbem lub też z głową króla, który obecnie panował. Killim Kio. Okej. No to my mu Killim Kio. Tak jest. Killim. Trzeba, że tak powiem, terrorystę. Wow. Jesteśmy wewnątrz. Tu się ukrył nam. Kurde, ucieka. Ja piórkuję, ale jazda. O, żeż nas z maczety potraktował przez kubaniec. Ja do tych maczet to mam normalnie pieruńskie szczęście. Okej. Marek Puma 777, weź się w garść i w pierwszym stopniu weź pod uwagę, że trzeba zlikwidować tego. Dobra, tu go mamy. Ale ta maczeta jest zażarta. Jest, wygrany, dostał pod pachą, gdzie aorta się mieści i tu bez wątpienia, jeżeli dostaniesz aortę, a nikt ci jej nie przytamuje, no to niestety typek musiał paść. No. Okej. Dobrze, popatrzmy na czas. No cóż, drodzy Państwo, na ten moment będę musiał Państwu podziękować, ponieważ 15 minut to jest to, co lubicie oglądać. Zauważyłem, że jeżeli jest film powyżej 15, po prostu no, jest ciężko. To jest taka też podpowiedź dla osób, które początkują. 15 minut to jest taka optymalna nagranie. Oczywiście live są dwa razy dłuższe, co wiadomo, że wtedy jest inaczej. Się odbiera inaczej stosunek widza w stosunku do nadającego, także inny sposób, tak nie? Dosłownie. Także dzięki serdecznie jeszcze raz za 3 łapki 15 widzów, którzy oglądali materiał filmowy. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Z tej strony dla Was komentował Marek Puma 777. Świątecznie Was pozdrawiając.
No cóż, po świętach, a między Nowym Rokiem zapraszam i dziękuję za uwagę. Marek Puma 777. Hej, hej!